Dobra, nastał wieczór, ciemno już, więc idziemy zobaczyć na jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu. Zobaczmy, jak on wygląda w nocy. Nabiera innych kolorów. Nie wiem, czy to GoPro da radę tutaj nagrywać tak dobrze, jak to widać, ale wydaje się wystarczająco jasno. Rękawiczki, czapki, szaliczki wszędzie są. A jakieś o. Tu mamy suszone owoce. A Turkish Delight. More alive now. No niestety nie napijemy się grzańca, bo przyjmują tylko gotówkę i kartą nie da się zapłacić. Ha. No niestety. Nobody wanna pay the taxi. Kurde, nie napijemy się grzańca, no bo nie mamy gotówki, a tylko płatności gotówką przyjmowane. Nawet glikiem nie można, ale bardzo pięknie. Dawaj łapkę. Bardzo kolorowo. Idziemy koło z dziećmi. Znaleźliśmy bankomat, ale widzę, bankomat jest okupowany bardzo mocno. Spójrzcie na to, ile ludzi w tej kolejce. Nie, z everybody. Yes. The people don't even think, oh, there are people in the line, bankomat, but, I also. But it's true. No. Lokalizacja jest bardzo ważna, właśnie mówimy, tu, bo tutaj jest bankomat MBP, gdzie jest na prawo od groma ludzi kolejka, ale tu jest inny bankomat, który jest pusty. I tak naprawdę wydaje się, że jest lepszy, bo nie bierze prowizji za wybieranie pieniędzy, a MBP bierze prowizję i to całkiem nieźle, bo 4,50 euro bierze, 18 zł prowizji za wybranie pieniędzy z zagranicznej karty. Dużo, mi się wydaje. No dobra, ale udało nam się, mamy gotówkę, idziemy na grzańca, no bo ja. Kupuję najbardziej. Świąteczne najczęściej, schodzi wrocławskie też. No to jeden świąteczny, jeden wrocławski. To świąteczne, to wrocławskie. To świąteczne. To wrocławskie, 72 zł będzie razem. Z tym jest tutaj kaucja za kubeczki, ona jest zwrotna przy zwrocie kubku. Dziękuję. To świąteczne, to wrocławskie. Okay. Jak czasami pobiegnie przed siebie, w ogóle nie patrzy, co się dzieje, tylko biegnie. Nothing. We have to put deposit 20 zł for the cup. Yeah, and they give back when you put it back. Gorący, grzaniec świąteczny. Nie, ten wrocławski. Ah. With the cherry, chocolate? Maybe. Zobaczmy, świąteczne. No troszkę inny. Troszkę się różnią, ale nie zbytnio. Ten świąteczny jest bardziej taki wiśniowy, a ten wrocławski bardziej gorący. No, ten wrocławski jest taki mocniejszy, alkoholem bardziej zajeżdża. 16 zł za kubeczek, 0,20. No dobra, rozgrzejmy się. Wesołych świąt. Nie ma. What is fair enough, because alcohol? Yeah. And it's with the car. Yeah. Ah, so if you wanna take this cup, you can just go? Yes. A lot of people will be buying. What is this? It's good. And this one cup is pretty much.
Nie wiem, jak powinien grzaniec dokładnie smakować. Ten może być całkiem no, rozgrzewający. Może nie powala mnie z nóg, no, ale święta są, markecik. I never celebrate the Christmas so big like this. Christmas is always for me, holiday, and I can legally buy cake and eat. Because normally it's not allowed. No love, sugar, no reason to buy. So this all Korean make this reason. Christmas, you can eat. Yeah. Because it's eat the cake only once in a year. This little song, no? Now everything is a little more clear. How about Christmas? Yeah, because I have to wear boots. And you need these socks for the boots. Yeah. They decide to put the gifts. Świetnie. Po grzańcu człowiek od razu zadowolony, rozgrzany, może śmigać. Tutaj fabryka prezentu. To ciekawe. Na dotyk się ruszają rzeczy. Bardzo fajnie to zrobione jest. Super zabawa. Very good for the kid. This rabbit show up if you... In the night it's more clearly to see, eh? During the day you don't see, no? Oh, no, for Santa Claus. Great, eh? Oh, so colorful. Oh, yeah. Poszły sanie z Rudolfem Mikołajem. Będą prezenty. Pięknie to wygląda, naprawdę pięknie. This I can take. You can take this one? Piękny market bożonarodzeniowy. Beautiful, eh? Yeah, it is. Now you understand what I mean? Yeah. Christmas vibe in Poland. How they make Christmas? Yeah, from Poinka. Idea. Yeah, you want a photo? Oh yeah. Come. Krasnoludek Choinka. Oh la la. So, how you like your Christmas market? Oh, very cute, sweet, colorful, everybody happy. Yeah. Yeah. Even nice. If it's cold. Yeah. Restauracja Żak. Oh, pięknie wygląda ten budynek, naprawdę. Razem z tymi wszystkimi ozdobami. No. O, gingerbread. Piernik jeszcze. Yeah. Oh, idę. No, teraz jesteśmy z drugiej strony. Zaraz podejdziemy tam pod choinkę. A czemu ta choinka się nie pali, nie ma światełek? Grzańce, grzańce. No ja. No, of course, Śląsk Wrocław. Their logo is with the cross on the deck. No. Oh, and it's a little bad, they don't put light here. Yeah, I'm also surprised why this Christmas tree is not on the light, huh? It's a stain. But this house looks nice, look at that. Oh, look at this. Gingerbread. Oh, nice. Ah, here, behind the window, you see? It's a 6 o'clock.
It's just 6 o'clock, yeah. No szkoda, że nie ma światła na tej choince. Nie wiem, czy za wcześnie, czy nie włączyli jeszcze. Mogliby ją oświetlić. Wszystko by było genialne. I don't know exactly. Maybe something happened. With these buildings. Exactly, eh? Together look incredible, no? A, zobaczcie, jakie tu, kurde, zbudowali domek. A. Kurde, maśro. O, jest strzelnica, można wygrywać zabawki. O. No. Lecimy dalej. Pięknie, pięknie, pięknie. O, dzieci o, reniferki mają i lecą rozdawać prezenty. Świetnie, naprawdę zrobiony market jest świetnie. Bardzo kolorowo, bardzo radośnie. O, można sobie skoczyć do kubeczka. O. A ta restauracja otwarta, ponoć to najstarsza restauracja w Europie. Jeszcze tam nie dotarliśmy, ale miejmy nadzieję, że szybko nam się uda tam dotrzeć. Dobra, weźmiemy sobie pajdę chleba, jeszcze zjemy na sam koniec. Zobaczymy, co tu będzie. Bardzo gorące. Stop, dobrze rozgrzeje. Wszystkim? Tak, daj, daj, ze wszystkim. Na koniec jakbyś go jeszcze na pół przekroił, no nie? O, dzięki. No to to jest taka dobra pajda chleba, no. Zobaczcie to. Wszystko kosztowało 35 zł za taki kawałek chleba, ale to jest kawał chleba. Nie je się tego codziennie czy coś, przyświątecznie grzańca i chleb ze smalcem można sobie zjeść raz do roku. I don't know how to I suppose to eat this, you know. Dziękuję. Jest to kawał pajdy chleba. Chleb się trochę rozwala w rękach, wręcz się rozkrusza. Był jakby zamrożony i teraz po prostu się rozłamuje. Nie wiem, jakoś szału takiego wielkiego nie robię. Mało tego smalcu. Co so? Work and night. You can try it, ja to no. No niestety, zobaczcie to. Nie ma jak złapać tego chleba. On cały się rozwala, tu łapiesz, wszystko leci. On po prostu został rozmrożony. No to jest bardzo niewygodne, że zjeść. 3,5 dychy za taką pajdę chleba, całkiem duża, ale no... No nie będzie. Rad by tpiko. Tpiko, nie. Nie. No big special, no. Dobra, staramy się to podjadać. Zjadamy po prostu samo tą kiełbasę z cypulą i ogórkiem, bo ten chleb to nie nadaje się za bardzo. Tego smalcu też tam jakoś nie było nasmarowane czy coś. Było raczej tak dotknięte. No co no. Trzeba się cieszyć, święta są. Hej, dekoracje z mohorkami, krasnoludkami są naprawdę genialne, jak to zrobili. No dobra, wystarczy nam chodzenia po tym markecie. Grzaniec wypity, chleb ze smalcem zjedzone. No, spoko. Nobody sell coffee. Nobody sell coffee, no. Nice, nice. It's okay. Market sam w sobie, jak jest zrobiony, jest naprawdę pięknie. Wszystko ładnie zrobione. No jeśli chodzi za bardzo na temat jedzenia nie mogę powiedzieć, bo tylko spróbowałem pajdy chleba. Miała sobie do życzenia,
No i grzańca, który rozgrzał, no spoko. Kończymy, lecimy do siebie.